Dobry, cześć i czołem! Słuchajcie, zaczynamy nowy sezon z Władek Team. Nowa ramóweczka na pewno troszeczkę lepsza niż w zeszłym roku. Staramy się coraz bardziej, jak wiecie, mamy coraz więcej ludzi, którzy, którzy nas wspierają. Więc stać nas na to, żeby naszym zawodnikom, czyli klubowiczom o randze zawodnika, dać nieco więcej niż w zeszłym roku. Tak jak wiecie, mamy dopłaty do startów dla najlepszych, jakieś dodatkowe gadżety, bonusy, ale. Od tego roku mamy coś zupełnie nowego. Myślę, że to jest coś nowego w skali chyba, chyba ogólnopolskiej. No niemniej jednak, słuchajcie, akcja nazywa się prezent od sponsora, czyli nie od Gwiazdora, nie od Mikołaja, od sponsora. Aczkolwiek losowania będą co miesiąc, zawsze 24 dnia miesiąca, czyli taka nasza wigilia, można powiedzieć, klubowa. Dodatkowo dodam Wam jeszcze jedną, jeden taki smaczek, że film na YouTube zawsze będzie około godziny 19.00 publikowany, czyli dodatkowo będzie to taka nasza wieczorynka klubowa. Także nasi zawodnicy, no tak jak widzicie, są rozpieszczani. Pokrótce, o co w tym wszystkim chodzi? Będę co miesiąc pokazywał jakąś nagrodę. Czasami mogą być dwie, trzy, zależy wszystko od naszego sponsora, czy też sponsorów. Będę je pokazywał, omawiał szczegółowo. Tak, żeby, jeżeli ktoś będzie zainteresowany na przykład w przyszłości kupnem czegoś takiego podobnego, nie wiem czy to będzie kołowrotek, może jakieś wędzisko, może jakiś pokrowiec i dużo innych rzeczy. No, to będzie mógł sobie na podstawie tego filmu wyrobić jakąś opinię, zobaczyć, jak to, jak to wygląda, jak ja to widzę, jakie widzę tam mankamenty, co widzę na plus. Także myślę, że postaram się jak najbardziej, jak najbardziej szczegółowo omawiać dany przedmiot, a na koniec będzie losowanie, i teraz ten dany przedmiot, który w danym filmie omawiam, pójdzie do któregoś z członków Władek.pl/ Władek Team. O randze zawodnika to jest też ważne, bo promujemy tutaj sportowość w naszym klubie, czyli jeżeli dany zawodnik Startuje w zawodach, tak jest po prostu no, klubowiczem o randze zawodnika, możecie sobie wejść do statutu naszego klubu, zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. To oczywiście on bierze udział w losowaniu, dodam tylko, że proces losowania jest udostępniany w trybie live, całemu zarządowi komisji rewizyjnej oraz naszym koordynatorom łącznie 11 osób. Słuchajcie, oprócz mnie jeszcze 10 osób. Yy, ogląda ten film, no, ma prawo oglądać, tak? bo on jest w trybie live, nie każdemu pasuje. Yy, także yy, dużo ludzi patrzy mi na ręce. Nie obawiajcie się jakiegoś mantastwa jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie tego, jak to wygląda w praktyce, yy, to śmiało piście, rozwijemy wszystkie wątpliwości. Bo zależy nam na tym, żebyście byli też pewni, że tutaj no, nie ma żadnej ściemy, wiecie, ogólnie w naszym klubie nie ma żadnej ściemy, bo jakbyśmy chcieli ściemniać. To ten klub by się szybko, szybko posypał. Uwierzcie mi. Dobra, także zaczynamy ten nowy dział, nowy cykl. No i zaraz przedstawię Wam pierwszą nagrodę. I witam ponownie w dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie już żeście widzieli w nazwie tego odcinka, będziemy omawiać wielką i zarąbistą, wiecie, zarąbistą to jest kiepskie słowo, ale no to też dzieci oglądają, torbę Tubertini. Tak jak wiecie, Tubertini jest naszym sponsorem głównym w 2017 roku, no i pewnie częściej będą się zdarzać w tych comiesięcznych losowaniach sprzęty od właśnie tego sponsora dzisiaj chciałbym Wam omówić, omówić z Wami no taką torbę ta torba moim zdaniem jest no taka chyba jedna z tych najlepszych toreb Tubertini ona ma Dodatkowo, wiecie, tutaj o taki napis surf, no jakby było tak troszeczkę jeszcze tutaj pod tych naszych surf castingowców ona kierowana. No niemniej jednak, słuchajcie, torba jest zarąbista, każdemu się spodoba, a czemu to zaraz, zaraz Wam wszystko powiem. Rzecz, która mnie tak troszeczkę zadziwiła w tej torbie, to, to jest to, że ma u góry, o tutaj te suwaczki sobie odsuniemy specjalne etui na okulary, słuchajcie, no rewelacja, no, proste, proste rozwiązanie, wiecie, ale zarąbiste, okulary macie zawsze na wierzchu, rzucacie je tutaj, chowacie, nie musicie szperać, wiecie, po tej torbie w poszukiwaniu tych okularków, macie je po prostu na wierzchu i raz używacie, raz nie wiadomo, zależy od warunków atmosferycznych, macie je zawsze na wierzchu i... I to jest bardzo mocne, wiecie, to się nawet tak prawdę mówiąc, to nie, nie, nie mocne, nawet się nie wygina pod, pod naciskiem e, 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 moich dłoni. Także śmiało, jak będziecie mieli tutaj naprawdę drogie okularki, to, to nawet czy na kucze, czy gdzieś, jak walniecie tym, czy to wam nawet spadnie, nic się z tym naprawdę nie stanie. E, następną rzeczą, e, którą no, trzeba byłoby powiedzieć, to to, że ta torba jest leciutka. E, no oczywiście jak na swoje rozmiary, bo takie widzicie rozmiary są dosyć dosyć pokaźne, e, macie zresztą tutaj e, podane dokładnie te wymiary i tą wagę tej torby. Także no wiecie, e, jeżeli mówimy już o takiej torbie porządnej, no to to są też takie i wymiary i ta waga no, no, no współgra z tym. E, torba m, ma oczywiście serducho i to wiecie, zarombiste. Ja Wam pokażę może tak, o, e, zaczniemy, o może, może niekoniecznie, nie pokazujmy na początek, co jest w środku, e, pokażę Wam najpierw, co jest na zewnątrz, no więc tak, e, mamy dosyć dużo schowków i to takich dosyć dużych nawet, e, tak jak tutaj z przodu, to możemy śmiało kartkę A4 nawet schować, czy to będzie jakiś regulamin, wiecie, bo jak bierzemy udział w zawodach, czy coś to warto, coś takiego mieć pod ręką, w każdej chwili macie to e, po prostu na wierzchu, nie musicie gdzieś tam tego szperać, e, z prawej i lewej strony torby... Mamy, o, to sobie tu wywinę. mamy takie, takie, kieszenie i tutaj też jest fajny bajer, wiecie, w tych kieszeniach. O. fajny bajer jest w tych kieszeniach, że zobaczcie, no, pochowa nam się no na pudełko, ale każdy, wiecie, każdy może mieć inne pudełko. No to jest pudełko niemniej jedne, które dostaliśmy z tą torbą i myk jest tego taki, że jak to pudełko będzie na przykład większe, to śmiało, zobaczcie, tu mamy takie zatrzaski. I to pudełko może być dużo większe nawet, wiecie? To, to się dostosowywuje, tak? Można to mocniej przykliknąć, o, można mniej. Taka, taka kieszeń jest oczywiście z drugiej strony też symetryczna. Mi się to bardzo podoba, wiecie, ja ogólnie lubię takie, taką symetrię. Szczególnie przy takich torbach, które zarzucamy gdzieś tam na ramię, czy mamy gdzieś tam na plecach. Wiecie, jak to tam gdzieś tam przeciąży na jakąś jedną, tam czy drugą stronę, no to, 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 to zaczyna być tam jakiś, jakiś kwas czasami. A no, taka, taka torba, czy, czy tutaj z tymi dodatkowymi kieszeniami z boku, jest rewelacyjna, rewelacyjna sprawa. Poza tym, wiecie, znaczy możemy to wyrzucić i wsadzić sobie picie na przykład. Też, też można jak najbardziej i myślę, że to część, część ludzi będzie w ten sposób wykorzystywać te kieszenie boczne. Z tyłu mamy podobną kieszeń, co mieliśmy tutaj z przodu. To jest mniej więcej ta sama wielkość, czyli tutaj, to co mamy tutaj pod tym logiem Tubertini. Z tyłu mamy coś takiego podobnego, z tym że, że tutaj mamy już taką siatkę gumową. Fajna rzecz, jeżeli mamy coś no, mokrego, mamy na przykład jakąś może ścierkę nawet, wiecie, że czasami wycieramy, wycieramy sobie dłonie przy, czy przy surfie, wiecie, przy łowieniu z plaży, no, no, w zasadzie wszędzie, no, na kutrze też nam się to zdarza. Um, oczywiście tą, um, tą ścierkę można sobie gdzieś tutaj z boku um, przykliknąć, um, ale, ale można sobie ją po prostu też wrzucić tutaj, śmiało jest dosyć dużo miejsca. No i zawsze wiecie ten szybciej nam na pewno tutaj odparuje niż w tej kieszeni, która jest z przodu, bo ta z przodu kieszeń jest taka troszeczkę bym powiedział uszczelniana, czyli no tam nawet jak będzie jakiś deszcz no to jakiegoś mega kwasu nie będzie tutaj, natomiast no tu bym się obawiał, tak, bo tutaj to jednak tam w jakiś sposób oddycha, to jest taka gumowana siatka, więc, więc no tutaj no na pewno te warunki atmosferyczne mogą, mogą niesprzyjająco zadziałać. Dobra, zaczynamy teraz od tego wnętrza, o którym Wam mówiłem na samym początku, no więc to wnętrze to jest coś, co chyba wędkarze lubią najbardziej, już otwieram, patrzymy. Ta, 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 ta. Proszę bardzo. Słuchajcie, wnętrze tej torby jest zagospodarowane, bym powiedział, w 100%. W 100% tak, żeby ta torba spełniała warunki, nie tylko surfkastingowców, ale też ludzi dorszarzy po prostu, ludzi, którzy wy, wypływają na dorsze często i nawet tak teoretycznie powiem wam szczerze, nawet i spinningowców, bo e, mamy w środku mm, specjalne tak jak widzicie, takie szuflady. One dosyć gładko się otwierają. W środku e, w tych szufladach mamy e, grodzie, a pokażę wam to tak do kamery, myk. Mamy takie grodzie, które możemy sobie też ustawiać, eee, także długość tych szuflad i pojemność, e, to powiem Wam, no w zasadzie każdy pilker się zmieści, tak? Ja nie mówię tutaj o jakichś takich pilkerach bardzo ciężkich, tym powyżej, powiedzmy, no nie wiem, tam 800 gramów, tak? No bo one są, one są bardzo potężne. E, aczkolwiek, e, no wiecie, no mamy do dyspozycji trzy takie kieszenie, więc nie ma problemu, żeby, żeby w jednej kieszeni nie zastosować tych grodzi i mieć te najcięższe sprzęty, na przykład na dole. E, ponadto, tą całą skrzyneczkę, bo to jest taka skrzyneczka, wiecie, kurczę, no ciekawe rozwiązanie. Tą skrzyneczkę można sobie wyciągnąć. Ona ma po prostu, o, uchwyt też. Super, nie? E, no dodatkowo u góry jeszcze mamy, o, możemy sobie to otworzyć. Mamy dodatkowo jeszcze takie, takie tam jakąś dodatkową grucz. Ja bym to tutaj, wiecie, te dodatkowe tutaj przestrzenie zagospodarował na coś, co na co dzień aż tak mocno nie potrzebujemy. Czyli, jak nam by się ewentualnie coś mega urwało, to owszem, tu u góry, bo żeby się dostać do tych górnych przestrzeni, no to musimy wyciągnąć tą naszą skrzyneczkę, a no to w warunkach gdzieś tam, nie wiem, kutrowych, gdzie mocno buja, wali nam bryzą po oczach no jednak troszeczkę, troszeczkę gorsza sprawa, no, ta torba wygląda o tak jak, jak mamy, nie mamy tej skrzynki także w środku to wnętrze jest po prostu pod wymiar tej skrzyneczki, tak jak widzicie ona wchodzi bardzo gładko Tutaj w warunkach domowych, no to wiadomo, że to jest minuto 8 i pyk, mamy to w, środ w środku, czy tam wyciągamy, możemy sobie to operować. Mówię, no w jakichś tam bardzo niesprzyjających warunkach na kucze, to, to może być trochę gorzej, dlatego ten dostęp do tych górnych przestrzeni może być troszeczkę utrudniony, ale w zupełności, słuchajcie, mamy trzy takie same szuflady, które w zupełności powinny nam wystarczyć. Jedna taka ciekawa rzecz jest jeszcze to, że ta torba jest zrobiona pod duży, ciężki sprzęt także i pasek. Ma dodatkowe, tak jak widzicie, takie usztywnienie i to jest jeszcze dodatkowo mięciutkie, tak, że gdzieś tam nie będzie się nam mocno wpijać. No i ogólnie cała koncepcja tej torby jest, jest wykonana. Ona jest tak, że ona może naprawdę tutaj dźwigać te, te nasze ciężkie sprzęty, które, które, które no, przeważnie kutrowcy używają. No, choć spinningowcy, czy, czy surf castingowcy, no, tym bardziej, surfkastingowcy, surf castingowcy oni coraz, coraz bardziej. No, podkarpiarze chyba się robią, bo te wózki mają coraz bardziej rozbudowane. Wiecie, już jakieś systemy naprawdę, naprawdę szacun dla tych ludzi, jak oni muszą tam 2 km cisnąć ten wózek po piachu. Bo w tym momencie karpiarz miał zdecydowanie lepiej, bo gdzieś tam po leśnej ścieżce jest łatwiej pchać ten wózek niż po naszym piasku morskim, który jest jednym z najlepszych piasków ogólnie plażowych. Słuchajcie, i teraz jeszcze jedna rzecz. Od środka. Na tej, na, tej, na tej grodzi, którą tutaj mamy, którą otwieramy, żeby dostać się do tego serducha, mamy taką same, takiej samej wielkości kieszeń, co tutaj z przodu, z tym, że, że ta kieszeń, ja bym powiedział już, że ona jest po prostu wodoodporna, tak? bo ta woda jednak musi się. Jakoś przysiągnąć przez tą warstwę. To już to. Ona, ona z czasem na pewno przysiągnie ale no wiecie, to już, to już potrzeba naprawdę tego czasu. Poza tym, pomiędzy tą wewnętrzną warstwą, a tą, a tą jest po prostu taka fajna, fajna grudź i ona jest moim, w moim mniemaniu na pewno przypuszczalna. Głowy nie dam, ale. ale... Ale widywałem takie już, takie, takie materiały, i one były po prostu traktowane jako nieprzepuszczalne. Także to, co mamy tutaj w środku, dodatkowo, tak jak widzicie, to tutaj jest wzmocnione taką, taką folią, więc tutaj możemy śmiało nasze dokumenty mieć, coś, coś naprawdę bardzo ważnego, coś tam istotnego. Także tak by to wyglądało. Zamkniemy teraz to nasze serducho, bo to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. <śm> Okularki wam pokazałem, ale nad okularkami mamy jeszcze jedną przestrzeń, słuchajcie, e, która no jest e, też ciekawie. E, ciekawe rozwiązania są tutaj, już wam to pokazuję. No więc, tak, zobaczcie, jak ją otworzymy to mamy po pierwsze, mamy tutaj następny schowek. Tak samo zrobiony jak ten, który mówiłem wcześniej, że jest no, wodoodporny. Także i tutaj możemy coś schować. On jest na tyle może i nawet lepiej usytuowany, że myślę, że nawet częściej będziemy tutaj kłaść jakieś tam nasze dokumenty, czy nawet em, listę startową, czy coś tam, gdzie wypełniamy te, te, te rzeczy odnośnie startu naszego w zawodach. Wpisujemy nasze rybki, czy coś. Natomiast tu tu mamy Przestrzeń, no, ja bym powiedział na kołowrotki, bo możemy sobie dzięki takim. Od, mamy takie dwa, takie dwie grodzie. Tutaj jest oczywiście rzep. Także możemy sobie to tutaj ustawić. Także możemy tutaj śmiało zmieścić trzy kołowrotki. One się nie będą obijać. Będą na pewno bardzo bezpieczne, lub możemy wsadzić na przykład taki oto portfelik na przypony. Śmiało, zobaczcie, on wchodzi. Powiedziałbym, że śmiało wejdą dwa takie, takie, e, takie portfele na przypony e, lub, lub zupełnie coś innego. Także tam mamy w tym serduchu, mamy trzy, trzy potężne szuflady na różne gadżety, a tu mamy dodatkowo e, trzy e, takie, mm, no, dwie grodzie mamy, także możemy sobie zrobić trzy e, e, takie, mm, no... Pokoiki, na nasze sprzęty, takie, które no, wrzucamy w jakiś sposób luzem. No, dla mnie tutaj to jest, to jest the best po prostu na kołowrotki. No ale wiadomo, każdy to w jakiś inny sposób zagospodaruje i ten każdy sposób będzie też dobry. Także, no, tak by to wyglądało. Ciach. Oczywiście tutaj ten, ten portfelik nie jest, nie jest do tej nagrody dzisiaj do losowania. On po prostu pójdzie na naszą rzutówkę. Od razu was zapraszam. W niedzielę mamy zawody rzutowe w plaży, na plaży w Karwi także no to są największe zawody rzutowe surfcastingowe w Polsce. Super, super słuchajcie sprawa, no jak na razie w zeszłym roku rekord 190 metrów sporo, sporo będzie co pobić w tym roku także słuchajcie mamy taką zarąbistą torbę dzisiaj do losowania oczywiście od naszego sponsora głównego Tubertini Przystępujemy do losowania. I witam Was chyba w najbardziej oczekiwanym momencie tego dzisiejszego filmu. No więc, losowanie. Ten przedmiot, który przed chwilą Wam pokazywałem, tak jak widzicie, duży, fajny i na pewno wiele osób będzie chciało go wyrwać. Będziemy losować w jakimś pucharze, który zdobyli zawodnicy władek Team. co miesiąc będziemy mieli inny taki puchar. No Mam nadzieję, że tutaj nasi zawodnicy się zmotywują i wiecie, bo potrzebujemy 12 pucharów w skali roku żeby móc robić te losowania, no bo musimy w czymś te losowania przecież robić. Słuchajcie, na pierwszy rzut, w tym pierwszym naszym losowaniu pójdzie taki super mega puchar. Pierwsze miejsce w Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Castingu. klasyfikacja drużynowa. Władek Team jest mistrzem Polski w klasyfikacji drużynowej w surfie, które... No w zawodach, które robiło PZW, no czołówka najlepsi po prostu z najlepszych zawodników, a my zdobyliśmy mm, pierwsze miejsce, no nieskromnie powiem, że ja byłem też w tej drużynie, był Piotr Kaźmierski i Józek, Józek Florek nasz. Kolega, który jest e, oczywiście naszym klubowiczem, z zawodnikiem, jest niewidomy i słuchajcie, no i w naszej ekipie, w tej naszej drużynie on najwięcej ryb złowił na tych mistrzostwach. Także naprawdę szacun, szacun i szacun. E, tak jak już wcześniej mówiłem, e, losowanie ogląda komisja rewizyjna. E, oprócz tego ma dostęp do tego losowania w trybie, w trybie live mówię. Komisja rewizyjna, cały zarząd i koordynatorzy łącznie ze mną jest 11 osób, to może to ogląda w trybie live, żeby nie było żadnych jakichś przekrętów czy coś. Ja tutaj mam podgląd, ile osób mnie ogląda z, właśnie z tej wymienionej puli w live. Są to cztery osoby, tutaj ich pozdrawiam serdecznie. No, i słuchajcie, czas zacząć to losowanie. Ściągam naszego gwiazdorka z Pucharu. Tutaj mamy jeszcze, o zobaczcie, dostaliśmy też jeszcze takie medale od organizatora. Organizatorem tamtych zawodów był Pomuchel. Bardzo, bardzo fajnie, fajne mają ręcznie, znaczy się ręcznie, no, fajne robione takie medale. Super sprawa, wiecie, twarde to porządna rzecz. No i słuchajcie, przepiękny puchar, wiadomo, do przodu. W losowaniu wezmą udział osoby, które na tą chwilę, na dzień dzisiejszy po prostu są klubowiczami o randze zawodnika w naszym klubie. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto to jest zawodnik, to można zawsze, wiecie, poczytać nasz regulamin, zapoznać się ze statutem. Wiadomo, tych ludzi podejrzewam będzie coraz więcej, bo to dopiero wiecie początek. To jest, to jest dopiero początek w marcu na pewno będzie 24 marca przy tym losowaniu na pewno tych ludzi będzie więcej. Postaram się, wiecie, teraz, żeby kurczę, żeby to tak fajnie. Mam nożyczki i będę po prostu to tak ciął, żeby to wpadało do tego pucharu. O, o no, no wpada. Na razie wszystko wpada. Idzie dobrze. O, jedno odpadło ale już już zaraz to wszystko skorygujemy, mamy fajnie duży stół, wiecie, obrotowy i z tym nie ma problemu, myk, jest wszystko. Hmm. Coś spadło, ale wiecie, spadło, ale to chyba nie, to chyba, to chyba nie, nie fistaszek z nazwiskiem. O, tutaj ten akurat puchar jest taki, że tutaj o, wyglądają te, o tak jak widzicie, ciach, 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 a tutaj, no kto tu chce, Dariusz Kazo chciał nam wyskoczyć z tego pucharu, e, ale okej, okay, mamy wszystkich w środku, nie bardzo wiem, wiecie, jak to, jak to tutaj losować, żeby miało to ręce i nogi. Zróbmy tak. Ja po prostu zamknę oczy, będziecie widzieć, że mam zamknięte oczy. Tak jak widzicie, te, te fistaszki są mniej więcej wszystkie te, tej samej wielkości. Także nie ma szansy, żebym wymacał siebie albo kogoś z komisji rewizyjnej z koordynatorów, bądź z prezesów, czy naszego sekretarza Jacka. Jacek, powiem tylko jedno: Jacek powiedział, że jeżeli on zostanie wylosowany w tym pierwszym losowaniu to on tą nagrodę daje do ponownego losowania, mówi, bo, bo on się bardzo mocno starał o tego sponsora, o Tubertini i kurczę, mówi, głupio by było, jak on by wygrał to, także, także jak Jacek ponoć wygra, to w tym momencie e, no, ta nagroda jeszcze raz będzie ponownie losowana. Także słuchajcie, zaczynam losować, zamykam oczy, ojej, ten puchar jest jakiś taki, kurczę, chyba, chyba jeden z najcięższych pucharów do losowania, może ja sobie to tak trochę wyrzucę, o, cały czas mam zamknięte oczy. Widzicie, pomiętoszę to, żeby była, była jasność, że nic... że nie ma żadnej ściemy. A dobra, odstawię ten puchar. O, coś jest. Coś jest. Patrzę, czy jest jeden fistaszek. Jest jeden fistaszek. Otwieram oczy i tym. <laughs> Normalnie rewelacja. Sami zobaczcie. Nie wiem czy to będzie widać. Słuchajcie, bo się nastawia. Dariusz. Kazor, no normalnie, słuchajcie, jak dobrze pamiętam, to on nam wystawał tutaj z tego pucharu, ale widzieliście, no nie ma ściemy, nie ma ściemy, o, pokażę Wam, są fistaszki, jest ich dużo. Darek, słuchaj, do Ciebie, do Ciebie, słuchaj, leci, no nie ten puchar, no nie ten puchar, ten puchar posłużył nam tylko do losowania oczywiście, jest pusty w środku, e, poleci do Ciebie ta wspaniała nagroda, o której mówiłem Wam przed chwilą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze, ten nasz pierwszy film z tego nowe, nowego cyklu. Mam nadzieję, że cykl się Wam spodobał. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nie są w naszym klubie i nawet nie chcą być w naszym klubie, że ten cykl się Wam podoba, z tego względu, że omówiłem Wam coś fajnego. Możecie sobie zobaczyć, ile to kosztuje. Macie oczywiście wszystkie linki w opisie, zobaczyć, gdzie to można kupić. Także zapraszam na oficjalną najlepiej stronę naszego no, sponsora sportfishing.pl Tubertini, gdzie możecie ten sprzęt wyrwać chyba najtaniej, tak mi się wydaje, bo wiecie u źródła w zasadzie jest zawsze najtaniej. Także trzymajcie się, do następnego razu, widzimy się 24 marca o godzinie 19 na wieczorynce Władek Team oczywiście prezent od nie Mikołaja, nie Gwiazdora, a sponsora. Trzymajcie się. Cześć.